Oto lista najlepszych seriali, jakie oglądałem. Breaking Bad, Californication, Dexter, Fargo, Game of Thrones, House, House of Cards, Luther, Prison Break, Power, Suits. I wiecie, który z nich jest moim ulubionym? The O.C. Akcja tego serialu działa się w Kalifornii, więc głupio byłoby nie pojechać do Kalifornii i nagrać tego odcinka. Będą ludzie, którzy będą mówić, że Wolek, że to jest polskie morze. Absolutnie tak nie jest. Możecie to poznać po mocnym słońcu z tej strony. Na koszulce mam napis Kalifornia. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy w Kalifornii. Obiecałem, że zrobię ten odcinek. Serial, który oglądałem 7 razy. Gdybym nie spał, nie jadł, nie przerywał, to byłoby to 17,5 dnia samego oglądania. Pierwszy raz The O.C. obejrzałem chyba w liceum. Obejrzałem później drugi raz, później chyba trzeci raz i później pojechałem na studia. I jak już zamieszkałem na studiach z moim tutaj przyjacielem Tomaszem, wpajałem, że to jest najlepszy serial na świecie i oglądałem go z innymi. I tak się rzeczywiście stało, to jest najlepszy serial na świecie, nie? Tak. No nie? Tak. Nie ma lepszego? Nie ma. No, Prison Break. Nie. Breaking Bad. Nie. Game of Thrones. W ogóle nie. No właśnie. Z próby statystycznej dwóch osób, dwie osoby potwierdziły, że to jest najlepszy serial. No to jest 100%. The O.C. było w Polsce emitowane przez TVN jako Życie na fali. Życie na fali. No kuźwa, inaczej. Jak ja bym po raz pierwszy zobaczył serial, który się nazywa Życie na fali, to też bym go nie oglądał. Jeszcze z lektorem. Cześć, co oglądasz? A wiesz, Życie na fali. Wow, co to jest serial? No, z lektorem. Wow, co, z lektorem? Jak uda wam się znaleźć The O.C. gdzieś w internecie w wersji z lektorem, to możecie się puknąć w web, obrócić napięcie i pójść do domu, bo to nie jest dobra wersja The O.C. Tej nie oglądamy. O czym jest sam serial? Nie jestem w stanie streścić 4 sezonów w tym krótkim odcinku, dlatego może postaram się pierwszy odcinek zrobić jak najszybciej się da. To jest Ryan, lat 16. Trafia do aresztu za kradzież samochodu. Dostaje obrońcę z urzędu i jeszcze tego nie wie, ale ten obrońca z urzędu to będzie najlepsza rzecz, jaka mu się przytrafiła. Nie jest to zbytnim zaskoczeniem, że jego mama nie jest zadowolona z jego wybryków, do tego stopnia, że każe mu się wynosić z domu. Jako że nie ma za bardzo co ze sobą zrobić, to dzwoni do prawnika, który dał mu swoją wizytówkę. Prawnik przyjeżdża i jak się okazuje, nie jest to zwykły prawnik. Ten prawnik jeździ BMW 7. Tutaj pojawia się pierwszy zarys wątku miłosnego. I stole a car. Super tekst na podryw. Okej. Dziewczyna odjeżdża, ale to nic, bo ich drogi się jeszcze w tym odcinku spotkają. Ryan poznaje syna swojego adwokata, Setha. Mimo, że są zupełnie różni od siebie, są z zupełnie innych światów, to będą od teraz najlepszymi kumplami. I nie ma się co czarować. To jest typowy serial dla nastolatków. Jeśli ktoś tam szuka głębszego przesłania, to oczywiście ono jest. Właśnie to jest najciekawsze, że gdzieś tam to głębsze przesłanie zawsze jest, ale to jest zwykły, typowy serial o nastolatkach. Jest kilka rzeczy, które podobały mi się w tym serialu najbardziej. Przelećmy przez wszystkie z nich. Po pierwsze, muzyka. Nie spotkałem drugiego takiego serialu, który miałby tak dobrze dobraną muzykę i nie tylko po prostu składałoby się z dobrych kawałków, ale te kawałki były użyte w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, do odpowiedniej sceny. I ja na to zwracam ogromną uwagę. Nie można mieć dobrego wideo bez dobrej muzyki. Jeśli ktoś nie używa muzyki, to musi to robić specjalnie, bo wie, że to tylko może zepsuć efekt. To, jak tam dobierali piosenki i jaką playlistę zbudowali, to jest niesamowite. Ja specjalnie pod tym odcinkiem załączę playlistę na Spotify do całej muzyki z O.C. i napiszę nawet moje ulubione kawałki z O.C. Myślę, że Tomasz mi pomoże. Pomożesz mi? Oglądając jeden z odcinków w drugim sezonie, leci kawałek do jednej ze scen, jak on się zakochuje i nie wie, czy może z nią być. To jest taka emocjonalna scena. I włącza się kawałek. I tak mi się spodobał ten kawałek, że skończywszy oglądać ten odcinek około godziny 20, jedyne co robiłem do końca dnia i nawet nad ranem, to szukałem tego kawałka w Google. Inną rzeczą, na którą się mega zwracało uwagę podczas oglądania tego serialu, to jest to, że to jest serial o outsiderach. I wtedy, jak człowiek dorasta, jak jest nastolatkiem i zaczyna szukać wzorców dla siebie, to zaczyna zauważyć, że bycie outsiderem nie jest w sumie takie złe. Ma swoje wady i ma zalety, ale lepiej się skupiać na zaletach niż na wadach. Zanim zacząłem oglądać, to myślałem sobie, Boże, ale to jest tragedia, że nie jestem jednym z tych popularnych chłopaków, przecież oni są tacy fajni, mają swoje grupki, super się bawią. Nie ma nic złego w byciu outsiderem i wydaje mi się, że po tym serialu zacząłem akceptować to, że to ma więcej dobrego niż złego. I jako, że nastolatek szuka dużo wzorców w swoim życiu, jest po prostu bardzo chłonny i dlatego ma swoich idoli, ludzi, których kocha, na których się wzoruje, inspiruje się nimi, to na pewno dużą inspiracją dla mnie była postać Setha. Wydaje mi się, że jak ktoś obejrzy ten serial, zobaczy postać Setha, porówna go jakoś ze mną, to zauważy, że dużo gestykulacji, dużo mimiki z niego wyciągnąłem. Podejrzewam, że jestem gdzieś tam w jednej, może setnej kopią
tej postaci w ogóle stworzonej, oczywiście fikcyjnej przez scenarzystów, motorem pociągowym serialu są postacie. Jeśli są dobrze napisane, to serial się świetnie ogląda. I tak było w przypadku tego serialu. Każda z tych postaci była inna, każda cechowała się czymś innym i każdą można było w mgnieniu oka wyróżnić. Jakby powiedzieć, ten jest taki, ten jest taki, ten jest siaki. Pierwszy sezon miał 10 milionów widzów. To jest więcej niż Gra o Tron w szczytowej formie, czyli w pierwszym odcinku piątego sezonu, czyli teraz. 10 milionów widzów i to spadało z roku na rok, przy każdym sezonie było coraz mniej, ale pierwszy sezon miał 10 milionów widzów i to był hit, który obiegł cały świat. Jak Fox zdecydował, że nie będzie już więcej produkował tego serialu, to była petycja internetowa, która zebrała 700 tysięcy podpisów i ja się nie podpisałem, bo nawet nie wiedziałem, że taka petycja jest. Jest taka ciekawostka, bo jako, że oglądałem ten serial wiele, wiele razy, to oglądając go po raz pierwszy, drugi i trzeci, to głównie się skupiasz na tych nastoletnich bohaterach, którzy są głównymi postaciami. A potem jak dorastasz i nabierasz tam 20 kilka lat, to w sumie bardziej cię interesuje rola rodziców tych dzieciaków niż samych dzieciaków. Jak oni sobie radzą z tymi dzieciakami, jak potrafią być dobrymi rodzicami. Oczywiście łatwo jest napisać postać dobrego rodzica niż faktycznie być dobrym rodzicem w prawdziwym życiu. But still, to miało bardzo dużo dobrych wzorców odnośnie bycia rodzicem. To wracając do tej miłości, bo jestem szczerze zaskoczony, że ta miłość nie gra takiej roli dla mnie, no bo... A może dlatego, że jestem facetem. Jakbym był laską, to powiedział, że jakie piękne. Na pewno takim fajnym elementem było to, że mieszkając w małym mieście typu Robczyce, niesamowitą wartość miało oglądanie Arystokracji z Kalifornii. To, jakie mają bogate domy, jakie mają fajne fury, co oni tam nie robią, jakie mają ciuchy. To było na pewno ekscytujące, nie? Oglądanie takich bogatych ludzi. A okej, tam wszyscy chodzili uśmiechnięci, a co, u nas nie byli uśmiechnięci ludzie? Co chcesz powiedzieć? To, chcesz powiedzieć, że Polska jest nieszczęśliwa, tak? Aha. Więc nie dość, że oglądaliśmy ten arystokratyczny świat ze Stanów, to jeszcze fajnie było oglądać właśnie tych głównych bohaterów, którzy się w tym świecie nie potrafią odnaleźć, że mówią, że to nie jest dla nich, że w życiu nie jest ważne to, żeby sobie kupić nową BMW co roku, tylko znaleźć troszeczkę większe wartości w tym wszystkim. Moda. Mam punkt zapisany moda i to jest niesamowite. Dla faceta interesowanie się modą nie jest codzienne. Patrząc na całe te Robczyce, w których wtedy mieszkałem, zauważyłem, że wszystko jest takie samo. Nie może być nie takie samo, bo wszyscy robili zakupy w tych samych sklepach i te sklepy nigdy nie odznaczały się wielką oryginalnością, bo to miała być jak największa powtarzalność, żeby trafiała do jak największej ilości osób. Ale tam zauważyłem, że kurde, oni się inaczej ubierają. Mają jakieś koszule, do tego jakieś kardigany. W ogóle musiałem sprawdzić, co to jest pojęcie kardigan. I najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, że chciałem być bardzo modny, a wiem, że w ogóle nie byłem. Wiem, że bardziej byłem śmieszny niż modny. Zobaczmy, jak ładnie się ubierałem w liceum. Chciałem sobie kupić kurtkę, taką jak w serialu. Niebieska, z białymi paskami po bokach. Kupiłem sobie taką, myślałem, że wyglądam jak Seth. A tak naprawdę wyglądałem jak sprzedawca z bazaru. Potem nauczyłem się, że można ubierać koszulkę na long sleeve. Kiedyś mnie tata zobaczył i powiedział, co to w ogóle za nowy pomysł ubierania koszulek na long sleeve? Kto to widział? Chodziłem też w zwykłych koszulach i to jest spoko, nie ma w tym nic dziwnego, ale na te zwykłe koszule zakładałem też sweter. I to już było dopiero modne. Najbardziej rzucało się w oczy to, że miałem często eleganckie spodnie wypracowane w kantkę do trampków. Przecież to się nie łączy, proszę pana. Jak chciałem mieć fajne buty, to wszystkie moje oszczędności wydałem na awansy. Takie jak były w serialu, kupowane na Allegro. Jak się później okazało, były rozmiar za małe. I to był ostatni raz, kiedy kupiłem buty przez internet. Śmiesznie się ubierałem w liceum. Tak. Śmieszny byłem strasznie. Kto się ze mnie śmiał? Pani od matematyki mi powiedziała kiedyś, że Władek, ty jesteś modny. Dziękuję bardzo. Po latach również dziękuję. Śmialiście się tylko wtedy, kiedy mnie nie było obok, tak? Czy to jest takie śmianie, ale nie mam jaj, żeby mu powiedzieć to w twarz. Mano, ty się ze mnie nie śmiałaś, nie? Żarty. Może mam specyficzne poczucie humoru, ale żarty w tym serialu zawsze do mnie bardzo trafiały. Zawsze w punkt, ale nie w oczywisty sposób. Nie było tego, że ktoś się pośliznął na skórce od banana, złamał sobie okieś, o Jezu, jakie to jest śmieszne, ha, ha, ha. Chodziło głównie o to, że tam się posługiwano ironią. Posługiwanie się ironią było dla mnie wtedy czymś nowym, czymś, co się nabywało i to mi strasznie nie odpowiadało. Ironiczne żarty jestem zawsze na tak, głównie dlatego, że rozumieją je nieliczni, a ci, którzy nie rozumieją, to mają wrażenie, że coś nie wyszło. Jeśli chodzi o podział na sezony. Pierwszy i drugi sezon spoko. Trzeci, czwarty... już tylko dla zagorzałych fanów. Jeśli się wkręcicie po tym pierwszym i drugim tak mocno, że musicie dooglądać wszystko, to obejrzyjcie. Jeśli nie, no możecie skończyć na drugim. Tak jest moje zdanie. Trzeci, czwarty sezon już tak ewidentnie już, kurde, kogoś tam zabrakło. Albo scenarzysty, albo producenta, albo reżyser był inny. I to chyba na tyle. Więc podsumowując, główną zaletą dla mnie tego serialu było to, że odnajdywałem siebie sam tam. Plus był bardzo, bardzo spójny i dobrze napisany. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Myślę, że jeśli ktoś się zainteresował, to sam sobie znajdzie DOC. A wy możecie pisać maila na flashback88wp.pl i pisać do nas na gadu-gadu na 538-6659. To już wszystko. Widzimy się w następnym odcinku, a ty możesz bezpiecznie wyłączyć komputer.